Rozdział trzeci. W pierwszej chwili Jacek nie wierzył w to, co zobaczył. Był pewien, że to koszmarny sen. Sporo czasu upłynęło, zanim zdecydował się poruszyć. Zbliżył się ostrożnie i pochylił się nad piękną głową ozdobioną siwą czupryną. Twarz była łagodna, spokojna. Mogło się zdawać, że Helberg śpi. Jacek. Pokonując wewnętrzne opory, dotknął nieśmiało jego ręki. Nie mogło być wątpliwości. Miał przed sobą trupa. Co robić? Trzeba zawiadomić milicję. Gdzie tu telefon? Natychmiast musi zadzwonić do komendy. Gdzie telefon? Miał straszliwie wyschnięte gardło. Czuł, że nie będzie mógł wydusić z siebie ani słowa. Podszedł do zlewu. Pochylił się pod kranem i pił, pił długo, chciwie. Potem wyprostował się, odetchnął głęboko i otarł dłonią mokrą i twarz. Pojawiła się refleksja. Zawiadomi milicję i co? Zaaresztują go. Oczywiście. Natychmiast go zaaresztują i wsadzą do więzienia. Milicjantom sprawa będzie się wydawała najzupełniej jasna. Spędził noc z przyjaciółką Helberga, a następnie w czasie kłótni zabił go. Prosta, banalna sprawa. Jakież może przedstawić dowody na to, nie jest mordercą? Żadnych, absolutnie żadnych. Wyszedł z kuchni i począł biegać po mieszkaniu w nadziei, że jednak kogoś znajdzie, chociaż wiedział doskonale, że dom jest pusty. Co się stało z Anitą? myślał. Uciekła. A może to ona zamordowała Helberga? Gdzie się podzieli gospodarze? Przecież w nocy rozmawiał z tą panią i słyszał głos jej męża z sąsiedniego pokoju. Dlaczego ich nie ma? Dlaczego nie przyjechała żona Helberga? To były pytania, na które w żaden sposób nie mógł znaleźć odpowiedzi. Wiedział tylko jedno: został wplątany w jakąś straszliwą, zbrodniczą intrygę i nie miał pojęcia. Jak z tego wybrnąć? Zawiadomić milicję źle, nie zawiadomić jeszcze gorzej. Bo gospodarze wrócą, zaalarmują komendę, zacznie się śledztwo. Bez większego trudu dojdą do tego, że widziano go wieczorem w towarzystwie Helberga. Ta zielona Chevroleta to dosyć znaczny wóz. Rachunek u Jędrusia także był niemały. Takich gości kelner na pewno pamięta. Helberg to była bardzo charakterystyczna rzucająca się w oczy postać. Kto go zabił? Anita? Dlaczego? A może ci gospodarze? Ale w takim razie, dlaczego Anita zniknęła? A może wykończyli Helberga do spółki? Co się kryje za tym morderstwem? Jeżeli Anita i gospodarze uciekli po dokonaniu morderstwa, to bardzo długo mogą tu leżeć zwłoki Helberga i nikt się nie dowie o jego śmierci. W każdym razie nie należy się spieszyć z zawiadomieniem milicji. Przecież mógł nie wejść do kuchni i nic nie zobaczyć. W razie czego tak się będzie tłumaczył. Jeżeli wzięto by go na przesłuchanie, to powie całą prawdę. Nie powie tylko, że widział trupa Helberga. To chyba było najrozsądniejsze. Nic nikomu nie mówić. Wiać stąd jak najprędzej i wracać do halamy. Ach, żeby mógł się poradzić Ewy. Ona na pewno wiedziałaby, jak się zachować w takiej sytuacji. Ewa. Czy mu przebaczy, jeżeli się dowie? Zdradził ją jak ostatnia świnia. I to z kim? Być może z morderczynią. Diabli nadali to wszystko przez tę cholerną syrenkę. Bo przecież, gdyby mu się nie popsuła, to nie poznałby Helberga teraz najspokojniej siedziałby sobie w halamie z Kaziem. Nagle wydało mu się, że coś się poruszyło w kuchni. Poczuł, jak włosy podnoszą mu się na głowie z przerażenia. Uciekać, uciekać. W paru susach skoczył na górę, chwycił kożuch i, gubiąc po drodze rękawice, wybiegł a dwór. Drzwi były otwarte. A może zamknąć, pomyślał. Pośpiesznie wyjął z kieszeni klucz i przekręcił go w zamku. Tak będzie lepiej, oczywiście że tak będzie lepiej. Nikt z przypadkowych przechodniów nie wejdzie do tego domu i nie zobaczy. Brnął pośpiesznie przez śnieg, zapadając się po kolana, zatrzymał się i otarł mokre od potu czoło. Był zasapany, dyszał ciężko, z trudem chwytał oddech, parę razy obejrzał się za siebie, jakby chciał sprawdzić, czy nikt go nie goni. Rozgorączkowana wyobraźnia podsuwała mu niesamowite obrazy. Przerażenie ogarniało go na myśl, że lada chwila zobaczy zakrwawionego Helberga biegnącego za nim po śniegu. "Zwariowałem, na pewno zwariowałem" powtarzał w myśli, przedzierając się przez zaspy. Wreszcie wypadł na szosę i począł biec w dół, ślizgając się i przewracając. Zwolnił, bo nie miał już sił. Czuł jak strużki potu spływają mu po plecach krew przyśpieszonym rytmem waliła w skroniach. Zatrzymał się przy starej Witkiewiczowskiej kapliczce, podniósł głowę i popatrzył na drewnianego świątka. Potem zrobił kilka głębokich wdechów i ruszył dalej równym krokiem. Powoli się uspokajał. Starał się myśleć o czym innym, nie pozwolić rozchulać się wyobraźni. Mimo wysiłków nie mógł jednak zapomnieć o tym, co się stało. Obraz nieruchomego ciała Helberga wracał nieustannie z rozpaczliwą natarczywością. A może on jeszcze żył, pomyślał Jacek. Może trzeba go było ratować? Wiedział przecież, że to nie miałoby sensu. Trup był zimny i sztywny. Helberg nie żył na pewno od paru godzin. Może pana podwieść? Drygnął gwałtownie i odwrócił się przerażony. Zobaczył szeroko uśmiechniętą twarz górala. Niech pan siada. Co się pan tak będzie męczył? Drogo nie wezmę. Pan do zakopanego? Tak. A w zakopanem, gdzie pana zawieść? Chciałbym do halamy kropka. No, to jedziemy do halamy. Wio. Świsnął Bat. Krępy, mocny kasztan ruszył raźniejszym kłusem. Jacek patrzył na ośnieżone, błyszczące w słońcu świerki, i nagle wydało mu się, że to nieprawda, że to wszystko wcale się nie zdarzyło. Cała ta historia była tak niesamowita, tak zupełnie nierealna, że trudno było w nią uwierzyć. To przecież nie mogło się stać. To nie mogło się stać, powtarzał w myśli. To jakiś film, jakaś powieść kryminalna, ale w rzeczywistości takie rzeczy się nie dzieją. To niemożliwe. Góral próbował nawiązać rozmowę. Widząc, że jego pasażer jest jakiś nieprzytomny, wzruszył ramionami i umilkł. W milczeniu zajechali do halamy. Jacek zapłacił i wysiadł z sanek. Przez chwilę stał niezdecydowany, co powie jak usprawiedliwi swoją nieobecność. Nie musiał się usprawiedliwiać, ale powiedzieć coś wypada. Wolno wszedł po oblodzonych schodach. Pierwszy powitał go portier. A, dzień dobry, panie redaktorze. Dobrze, że pan wrócił. Niepokoiliśmy się już o pana. Klucz po pańskiego pokoju jest na górze. Ruzia akurat sprzątała jego pokój. Oho, ho, roześmiała się. Ale się pan gdzieś zabałaganił. Czy to tak ładnie? Przynoszę dzisiaj rano śniadanie, stukam, nikt nie otwiera. Pobiegłam na dół, a portier mi mówi, że pan wcale na noc nie wrócił. No, no. A co będzie, jak powiem żonie? Spotkałem kolegów, powiedział niepewnie Jacek. Zasiedzieliśmy się. Zrobiło się późno. Zanocowałem u jednego z nich. Nic się przecież nie stało. Zabrzmiało to widocznie jakoś trochę dziwnie, bo Ruzia spoważniała i spojrzała na niego uważniej. Pewnie, że się nic nie stało. Tylko pan Mierzwiński trochę się denerwował. Chciał już nawet dzwonić na milicję, żeby pana szukali. Zwariował, krzyknął zdenerwowany Jacek. Po co od razu na milicję? Pewnie pan Mierzwiński myślał, że może jakiś wypadek. Napije się pan kawy? Nie, na razie dziękuję. Może potem. Przyniosę, to się pan namyśli. Rózia wyszła. Jacek rzucił się na łóżko. Kłamstwa, same kłamstwa. Już się skończyło spokojne, beztroskie życie. Teraz będzie tylko czekał na to, że go zakują w kajdany i zaprowadzą do więzienia. Czy nic tam nie zostawił? Chyba nie. Korzuch jest. Czapka jest. A rękawiczki? Gdzie rękawiczki? Nie miał ich na rękach, kiedy jechał sankami. Zerwał się i skoczył do korzucha. Gorączkowo zaczął szukać po kieszeniach. Rękawiczek nie było ani w kieszeniach korzucha. Ani spodni, ani marynarki, ani w szafie. Pamiętał, że miał rękawiczki. Kiedy wsiadał z Helbergiem do Chevrolety. Zostawił zostawił je w tej wili. A może zgubił? Jak biegł po śniegu do szosy? To także możliwe. A zresztą przecież nie on jeden nosi skórzane rękawiczki. Nie ma się co przejmować. Pies. Jeżeli dadzą powąchać psu milicyjnemu jego rękawiczki. To koniec. Roześmiał się. Co za nonsens? W jaki sposób pies może naprowadzić na jego ślad? Bzdura. Przecież jechał sankami. Rozległo się pukanie do drzwi. Jackowi krew uderzyła do głowy. Proszę, wszedł Kazik. No, jesteś nareszcie. Gdzieżeś się ty, do cholery, tak zabradziarzył. Myślałem już, zebryknąłeś z zakopanego z jakimś kociakiem. Wolno mi chyba robić, co mi się podoba, burknął zirytowany Jacek. Jestem już w tym wieku, że nie potrzebuję nianiek. Nie sądzisz? Kazik zdziwiony spojrzał na przyjaciela. Jacuniu, co cię ugryzło? Co ci jest? Kac. A może zawód miłosny? Nie zgodziła się. No, powiedz prawdę. Nie wstydź się. To żadna hańba. Odpieprzcie się wszyscy ode mnie, krzyknął histerycznie Jacek. Człowieku, co się z tobą dzieje? Chory jesteś. Nic się ze mną nie dzieje, ale mam już dosyć tych wszystkich indagacji. Najprzód truzia, teraz ty. Cholery można dostać. Nie przyszedłem na noc. To nie przyszedłem i nikomu nic do tego. Kazik wzruszył ramionami. Widzę, że cię coś mocno stuknęło. Wiesz, co ci powiem? Połóż się spać. Jak się porządnie weśpisz, to potem pogadamy. Cześć. Zaraz po wyjściu Kazia, Rózia przyniosła śniadanie. Niech pan dużo nieje, bo to już obiad niedługo, przestrzegła życzliwie. I najlepiej niech się pan położy, mizerniutko coś pan wygląda. Dobrze, dobrze, dziękuję, mruknął Jacek, nie patrząc na pokojówkę. Został sam. Nareszcie odetchnął sulgą. Zjadł śniadanie, nie czując smaku jedzenia, rozebrał się, włożył szlafrok i poszedł do łazienki. Leżał w wannie z zamkniętymi oczami. I czuł, jak woda wyciąga z niego zmęczenie i zdenerwowanie. Znowu zwyczajne, codzienne życie, takie, jakie lubił najlepiej. Och, żeby wszystko tamto mogło być tylko strasznym snem. Co to by była za rozkosz, co za rozkosz? Obudzić się i mieć pewność, że nic się takiego nie stało, że to tylko senne zmory po zbyt obfitej kolacji i w halamie. Umył się, wrócił do swego pokoju i długo, bardzo starannie golił się, patrząc z niechęcią na swą zmiętą, mizerną twarz i przekrwione oczy. Jakby sędzia zobaczył taką gębę, to bez namysłu dałby mi dziesięć lat pudła, pomyślał melancholijnie. Wsunął się pod kołdrę i starał się zasnąć, ale nie mógł. Zbyt dużo bezładnych, stłoczonych myśli rozsadzało mu czaszkę. Ciągle jeszcze nie był pewien. Czy jednak nie powinien pójść do komendy milicji i powiedzieć wszystko? Oczywiście, że to było najwłaściwsze załatwienie sprawy, fale nie miał odwagi tego zrobić. Po prostu bał się, że go z miejsca zamkną i później się tłumacz. Wyobraził sobie zimną, ciemną celę więzienną. Po ścianach ścieka wilgoć. Jest duszno, nie ma czym oddychać. Nie, nie, wszystko, byle nie to. A może zadzwonić do Ewy? I co jej powie? Że się przespał z jakąś rudą wampirzycą? Co ma na swoje usprawiedliwienie? Nic, absolutnie nic. Że to miała być tylko taka sobie niewinna komedia? A któż w to uwierzy? W każdym razie nie Ewa. Ale sobie narobił. Niech to wszyscy diabli. Może najlepiej byłoby wrócić do Warszawy? Ale taka nagła ucieczka z zakopanego wszystkim wyda się podejrzana, jeszcze do tego po tej nocy spędzonej poza halamą. I tak źle, i tak niedobrze. Co robić? Nie miał się kogo poradzić. Przecież Kaziowi nie mógł się zwierzyć z takiej historii. Porządny chłopak, ale gaduła, plotkarz. Wszyscy znajomi w kraju i za granicą natychmiast zostaliby poinformowani w największej tajemnicy, że Jacek. Nie, nie, Kazio nie wchodził w rachubę. Zasnął przed samym obiadem. Zbudziła go poczciwa rozia. Niech pane wstaje, szybko. Zupa na stole. Zerwał się. Był umyty, ogolony, więc tylko pośpiesznie narzucił na siebie ubranie i zbiegł do jadalni. Wszyscy już siedzieli na swoich miejscach. Młode panie, siedzące przy jego stoliku. Przyglądały mu się z większym niż zwykle zainteresowaniem. Uśmiechały się dyskretnie. Jakżeż tam narty? spytała blondynka. Nie jeździłem dzisiaj. Zrobiłem sobie taki maleńki odpoczynek. Na pewno się panu przyda odpoczynek. Jacek jadł wolno. Nie miał apetytu. Jego towarzyszki wstały i poszły. Prawie sam został w jadalni. Przysiadł się do niego Kazik. No, jak tam? Lepiej? Wspaniale. Coś ty taki dziwny, Jacuś? Wcale nie jestem dziwny, zdaje ci się. Niech ci będzie. Nie chcesz nic mówić to nie. Kazik wstał, przeszedł się po jadalni i wyjrzał przez okno. Ciekawe, czego szukają tu ci milicjanci powiedział. Jacek poderwał się. Jacy milicjanci? No, ci tutaj. Popatrz. Gdzie oni idą? Spytał cicho Jacek. Kazik wzruszył ramionami. A bo ja wiem, w każdym razie nie do nas. Mijają halamę. O, popatrz, jaki gruby fajny. A może ty coś przeskrobałeś? Przyznaj się, może ciebie szukają? Włóczysz się gdzieś po nocach. To diabli cię wiedzą. Nie wygłupiaj się. Powiedział zbyt głośno Jacek, a jego głos zabrzmiał nienaturalnym falsetem. Nie oglądając się na Kazika, pobiegł na górę. Zamknął starannie drzwi i rzucił się na łóżko. W tej chwili zdał sobie sprawę z tego, że nigdy już nie zazna spokoju. Że każdy napotkany przypadkowo milicjant będzie budził w nim przerażenie, że każdy żart, każde jakieś trochę bardziej dwuznaczne spojrzenie będzie wyprowadzać go z równowagi. A jeżeli już znaleźli trupa Helberga? Jeżeli śledztwo jest w toku? Przecież w każdej chwili mogą przyjść po niego. Trzeba wyjechać, wyjechać jak najprędzej, uciec stąd. W każdym razie w Warszawie będzie czuł się pewniejszy. Jestewa! Która się zna na tych wszystkich prawnych sprawach, są koledzy, przyjaciele. Nie jest sam, otaczają go bliscy, życzliwi ludzie. A tutaj? Co się stanie, a jak go nagle wsadzą w zakopanem do ciupy? Rozpacz. Przywiozą go do Krakowa i rób, co chcesz. Kto go tam będzie ratował? Nie, nie, trzeba natychmiast stąd wyjeżdżać. Nie można ryzykować. Zerwał się, zdjął z szafy walizę i zaczął się gorączkowo pakować. W tej chwili ktoś zastukał. Otworzył drzwi i wpuścił do pokoju Lusię. Roześmiała się. Co pan taki przestraszony? Nic się nie stało. Telefon do pana. Warszawa. Żona dzwoni. Zbiegł szybko na dół. W słuchawce posłyszał wesoły, radosny głos ewy. Jak się masz, Jacusiu? Strasznie się za tobą stęskniłam. Wyobraź sobie, kochany, że mam wspaniałą wiadomość. Zieliński wyzdrowiał. Staję w tej sprawie. Ja jestem wolna. Przyjeżdżam do ciebie jutro. Jutro? Tak, jutro. Nie cieszysz się? Strasznie się cieszę. Oczywiście. To wspaniale. Właśnie ja miałem zamiar wracać do Warszawy. Tak się za mną stęskniłeś. Biedaku. No, nic się nie martw. Jutro już będziemy razem w Halamie. Będzie wspaniale. Pa, całuję mocno, mocno. Czym przyjeżdżasz? Pociągiem czy autobusem? Prywatnym wozem. Zabiera mnie znajomy prokurator. Bardzo miły, inteligentny pan. Poznasz go. Na pewno ci się spodoba. Do widzenia, kochanie. Do jutra. Jacek odłożył słuchawkę. Przez chwilę wpatrywał się otępiałym wzrokiem w zielony telefon. Szewroleta także była zielona, tylko trochę ciemniejsza. Piękny wóz! Jak fantastycznie ciągnął wtedy tam po tej górę. Ewa przyjeżdża. Jaka zadowolona. Jaka szczęśliwa. Jak mogłoby być wszystko cudownie. Żeby. Żeby nie był takim skończonym idiotą. Cholera jasna. W bezsilnej wściekłości miał ochotę walić z całej siły głową o ścianę. Przecież to jego wina, tylko i wyłącznie jego wina, głupie bydle. Zachciało mu się niezwykłych przygód. Z pierwszym napotkanym facetem poszedł na wódkę i od razu bruderschaft i od razu jakieś przyjacielskie przysługi. Jak w ogóle mógł się zgodzić na taką kombinację? Chyba tylko to go może usprawiedliwiać, że był pijany. Ale właściwie nie był taki bardzo pijany. Zdawał sobie doskonale sprawę z tego, co robi. Zaczarował go ten Helberg czy co? Nieprawdopodobne. Wrócił do siebie na górę i wyjął rzeczy z walizki. Ewa przyjeżdża, Ewa przyjeżdża, tętniło mu w głowie. Co to będzie? Co jej powie? Czy powinien jej powiedzieć prawdę? Nie, chyba lepiej nie. Lepiej zaczekać, co z tego wszystkiego wyniknie. A może nikt się w ogóle nie będzie czepiał? Przecież to możliwe. A co z spokojem? Trzeba porozmawiać z kierowniczką. Kierowniczka przyjęła go bardzo życzliwie. Jak się pan u nas czuje? Mam nadzieję, że dobrze. Pogoda dopisuje. Telefonowała do mnie żona i właśnie, wiem, wiem. Rozmawiałam z pańską żoną. Dostaniecie państwo dziewiątkę. To bardzo wygodny pokój. Akurat jutro się zwalnia. Na pewno się pan cieszy, że żona przyjeżdża. O tak, oczywiście. Dziękuję pani. Więc wszystko było załatwione. Pokój zarezerwowany, Ewa przyjeżdża. Mają przed sobą przeszło trzy tygodnie. Mogłyby to być wspaniałe trzy tygodnie, żeby. No, trudno, stało się. Nic już na to nie można poradzić. Nie pozostaje nic innego, jak czekać. Może jednak wszystko dobrze się skończy. Przecież nie jest mordercą. Jeżeli zawinił, to tylko wobec Ewy. Ze śmiercią tego człowieka nie ma nic wspólnego. Nie mógł już dłużej zadręczać się ponurymi myślami. Poszedł do pokoju Kazia. Nie wybrałbyś się na narty? Skąd w tobie nagle taki sportowy duch? Chyba nie jesteś w najlepszej formie. To też nie mówię o zjazdach z Kasprowego. Mam na myśli taki ulgowy spacerek Muszę odetchnąć trochę świeżym powietrzem. Przyjechała Ewa. Przywitała się z Jackiem bardzo serdecznie. Wyściskała go, wycałowała. Nie masz pojęcia, jak się cieszę, że udało mi się wyrwać z tej Warszawy. Przyznam Ci się, ze niewielką miałam nadzieję, że w ogóle przyjadę. No, chodź do pokoju. Rozpakuję się. Musisz mi opowiedzieć, co tu porabiasz. Portier, wspomagany przez Jacka, zaniósł walizki na pierwsze piętro. Ewa zaczęła się rozpakowywać. Wieszała sukienki do szafy, układała bieliznę na półkach. Była podniecona, szczęśliwa. Dopiero po pewnym czasie zorientowała się, że Jacek jest jakiś nieswój. Przestała zajmować się sukienkami. Podeszła do niego, położyła mu ręce na ramionach i przyjrzała mu się uważnie. Co ci jest? Nie, nie, nic mi nie jest, zupełnie nic. Mizernie wyglądasz, źle się czujesz? Ależ czuję się doskonale, kiepsko spałem. To może dlatego. Mieliśmy w nocy straszny halniak. O nic już nie pytała, kończyła się rozpakowywać. Jacek wiedział, że musi coś powiedzieć. Nigdy jeszcze wobec Ewy nie czuł się tak skrępowany. Bobrze ci się jechało, kochanie. Znakomicie. Wojnar ma doskonały wóz. Świetnie prowadzi. To ten prokurator. Tak. Przemiły człowiek. Bardzo kulturalny. Musisz poznać. Mieszka na antałówce. Czy ty, Jacku, naprawdę nie jesteś chory? Co ty z tymi chorobami? Dlaczego ciągle o to pytasz? Bo jesteś jakiś dziwny. Zachowujesz się tak, jakbyś był niezadowolony z tego. Ze przyjechałam. Ale skądże? Dajże spokój. Bardzo się cieszę. A może ja ci pokrzyżowałam jakieś plany? Przyznaj się. Co ty masz za pomysły? Jakież ja mogę mieć plany? No, nie wiem. Różne plany miewają mężczyźni. Ewo, na miłość boską, przestań. Bardzo się cieszę, że przyjechałaś. Nie mam i nie miałem żadnych planów. A jak tam twoja twórczość? spytała, zmieniając temat. Jeszcze nic nie zrobiłem. O, widzę, zesilenisz. Trzeba się będzie za ciebie zabrać. A jak tam, Kazio? Jest. Nie dopinguje cię do roboty? Przede wszystkim jego trzeba by zdopingować. Tobie się zdaje, że on taki pracuś? Zdaje się, żeście się obaj dobrali, roześmiała się Ewa. No, ale nic. Już ja was tutaj zorganizuję. Spokojna głowa. A jakie towarzystwo w halamie? Jacek wzruszył ramionami. Bo ja wiem. Nie interesuję się specjalnie tutejszym towarzystwem. A kim się interesujesz? Nikim. Mną także nie? O tobie nie mówię. Sądziłem, że pytasz... Kropka, kropka, kropka poklepała go czule po policzku. Wymizerowałeś się, mój biedaku. Chyba cię nie głodzą? Muszę się tobą zaopiekować. Zaraz od jutra. Oj, ci mężczyźni. Zawsze jak małe dzieci. Bez przerwy trzeba ich pilnować. Zadźwięczał Gong, wzywający na kolację. W jadalni podbiegł do nich Kazio i zaczął się entuzjastycznie witać Sewą. Jak to świetnie, że przyjechałaś. Strasznie się cieszę. Nie masz pojęcia. Jak tutaj biedny jacuś tęsknił za tobą? Nawet trochę zmizerniał. Pogodę mamy cały czas znakomitą. Warunki narciarskie wspaniałe. Poszalejemy sobie na nartach. Przywiozłaś chyba narty? Oczywiście. Kazia przeniesiono na miejsce Jacka do trzech młodych pań. Jacek i Sewą zostali przydzieleni do starszego małżeństwa. On miał minę zgorzkniałą i zaraz na wstępie zaczął opowiadać o złym funkcjonowaniu grubego jelita. Ona, tęga, energiczna, obdarzona wspaniałym apetytem, twierdziła z całą stanowczością, że dolegliwości męża zaczęły się od momentu, gdy zjadł większą ilość niewłaściwie przyrządzonych pierogów leniwych. Skorzystała też z okazji, żeby wygłosić krótki wykład na temat, jak należy przyrządzać leniwe pierogi. Ewa udała ogromne zainteresowanie problematyką kulinarną. Jacek w milczeniu jadł wątróbkę, która z trudem przechodziła mu przez gardło. "Świetna jest ta wątróbka", powiedziała Ewa. "Co tak jesz, jakby ci nie smakowało?" "Jakoś nie mam apetytu." Po kolacji Jacek zaproponował: "Może obejrzymy telewizję?" "O" Nie, nie, sprzeciwiła się zdecydowanie Ewa. Zmęczona jestem. Chodźmy do pokoju. Jacek szedł jak na ścięcie. Wiedział, że czeka go najcięższa chwila w jego życiu. Ewa wzięła kąpiel, starannie ułożyła sobie włosy, dotknęła pachnącym korkiem za uszami i wsunęła się pod kołdrę. W białej pidżamce, przybranej różową stążką, wyglądała jak pensjonarka. Jacek krążył po pokoju, dotykając niepotrzebnie różnych przedmiotów. Dlaczego się nie kładziesz? Tak, tak, zaraz. Co ci jest? Nic. To dlaczego się tak głupio kręcisz? Aha, przywiozłam ci tę niebieską pijamę, którą tak lubisz. Jacek drgnął gwałtownie i spojrzał na nią przerażony. Jaką niebieską pijamę? No, tę, którą ci w zeszłym roku kupiłam na imianiny. Nie pamiętasz, co się tak patrzysz? Nie, nic. Dziękuję ci. Położyłam na półce w szafie. Weź ją sobie. Dobrze. Idź się umyć. Łazienka wolna. Na co czekasz? Tak. Tak, oczywiście. Zaraz, kropka, 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 przyglądała mu się z rosnącym zdziwieniem. A może byś mnie tak pocałował? powiedziała. Wtedy Jatek wybuchnął. Nie mogę, nie mogę. Nie zniosę tego dłużej. Nie zniosę. Przestraszyła się i usiadła na łóżku. Jacku, co się z tobą dzieje? Chodź tu do mnie. Siadaj. W tej chwili siadaj tutaj. Posłusznie usiadł na jej łóżku, ukrył twarz w dłoniach i wybuchnął płaczem. Zerwała się i objęła go w pół. Jezus, Maria, co ci jest? Co się z tobą dzieje? Jacuniu, powiedz, co się stało. Podniósł głowę i otarł mokrą łez twarz. Zabij mnie, ale tak dłużej nie mogę, powiedział zdławionym głosem: Muszę ci powiedzieć. Zdradziłem cię. Jestem podłe bydle. Zdradziłem cię. Słyszysz? Zdradziłem cię. Teraz już krzyczał. Położyła mu dłoni na wargach. Ciszej. Nie wrzeszcz tak. Po co cały Zajks ma słyszeć, że mnie zdradziłeś? Jestem bydle, skończone bydle, powtarzał Jacek. Bij mnie. Dlaczego mnie nie bijesz? Wal mnie w mordę. W tej chwili się uspokój, powiedziała energicznie. Dosyć już tych histerii, zachowujesz się jak głupi smarkacz. Wstyd mi za ciebie, uspokój się i powiedz po ludzku, co się stało. Zdradziłem cię. To już słyszałam, ale chyba coś jeszcze masz na sumieniu. Ja cię kocham. Aha, kochasz mnie i dlatego przesypiasz się z innymi babkami, tak? To były niezwykłe okoliczności. Ja, ja nie miałem zamiaru, rozumiem. Ty nie miałeś zamiaru, tylko ona cię zgwałciła. Mój ty biedaku, i po co ty mi właściwie to wszystko opowiadasz? Bo przecież nie mogę. Nie mogę być z tobą nieszczery. Ale jak flirtowałeś z Joanną, to nie byłeś taki bardzo szczery. Pomiędzy mną a Joanną nic nie było, absolutnie nic zupełnie niewinny flirt tylko raz ją pocałowałem w policzek. Powiedzmy, czy naprawdę tak cię to wyprowadziło z równowagi, że mnie zdradziłeś? Oczywiście. Słowo honoru a poza tym, co poza tym? Poza tym jeszcze to morderstwo... Kropka, 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 zerwała się na równe nogi. Jakie morderstwo? Zamordowałeś kogoś? Nie. Ja nie. Ale, ale trup był w kuchni. Helberg. Cały zakrwawiony. Położyła mu dłoni na czole. Słuchaj, Jacku, czy ty nie masz gorączki? Co ty opowiadasz? Zastanów się. Wstał i zaczął biegać po pokoju. Nie mam żadnej gorączki. Daj mi spokój. Znalazłem trupa Helberga w kuchni na podłodze. Słowo ci daję. Musisz mi wierzyć. Chwyciła go mocno za rękę. Czekaj, czekaj. Przede wszystkim przestań się tak miotać. Usiądź spokojnie. O tak. A teraz porozmawiajmy, możliwie bez zdenerwowania proponuję żebyś mi wszystko opowiedział od początku zacznij od chwili kiedy wyjechałeś z domu masz rację masz rację oczywiście że ty przecież nie możesz wiedzieć kto to był helberg ty się w ogóle nie orientujesz w tym wszystkim no właśnie i dlatego chciałabym posłyszeć całą historię tylko musisz mówić prawdę Ależ oczywiście, że powiem prawdę. Dlaczegoż miałbym kłamać? Przecież już ci powiedziałem najgorsze, że cię zdradziłem. Wetknęła mu papierosa do ust i zapaliła. No, mów, mów, nie trać czasu. Jacek zaciągnął się głęboko, westchnął i zaczął opowiadać. Było to trochę chaotyczne opowiadanie. Ewa często musiała mu przerywać żeby zapytać o jakiś szczegół, ale wreszcie dowiedziała się wszystkiego. Więc twierdzisz, że ten człowiek nie żył? Na pewno nie żył. Był zimny i sztywny. I była krew. Tak, kałuża krwi. Nie orientujesz się, czy został zastrzelony, czy zabity nożem? Nie mam pojęcia. Wtedy się nad tym nie zastanawiałem. I nie dałeś znać milicji? Nie. Na miłość Boską, dlaczegoż tego nie zrobiłeś? Bałem się, że mnie będą podejrzewali o to morderstwo i że mnie zamkną. Idioto, czy nie rozumiesz, że teraz Twoja sytuacja jest o wiele gorsza? Dopiero teraz mogą Cię posądzić o te zbrodnie. Trzeba było natychmiast iść na milicję. Nie mogłem się na to zdobyć, w żaden sposób nie mogłem. No, po prostu bałem się, że mnie z miejsca zamkną do pudła. Żebyś ty była wtedy ze mną, no tak. Może jeszcze miałam ci pomagać, romansować z tą rudą ci ziulą, a w ogóle jak ty sobie teraz to wszystko wyobrażasz? Z determinacją wzruszył ramionami. Wcale sobie nie wyobrażam. Wiem, że masz całkowite prawo do tego, żeby się ze mną rozejść. Jak wrócimy do Warszawy, to wystąpimy o rozwód. Całą winę oczywiście wezmę na siebie. O tych sprawach to jeszcze pogadamy. Na razie trzeba jakoś inteligentnie załatwić z milicją. A może nic nie załatwiać? Wyjedźmy jutro do Warszawy i koniec. Zwariowałeś? Dopiero wtedy by cię zamknęli. Przecież prędzej czy później znajdą zwłoki tego Helberga. Najprawdopodobniej już znaleźli. Zacznie się dochodzenie. Ustalą, w czyim towarzystwie Helberg przebywał tamtego wieczora i już cię mają. Czy przypuszczasz, że w Warszawie cię nie znajdą? Więc co robić? Nie ma innej rady, tylko jutro z samego rana idziemy do komendy. Opowiesz im dokładnie całą historię, tak jak mnie opowiedziałeś. A jak mnie zapytają, dlaczego od razu nie przyszedłem, to co? To im powiesz prawdę. Tutaj nie ma co szukać jakichś wykrętów. Powiesz, że się bałeś, że byłeś oszołomiony, spieszony kropka, kropka, kropka. Jacek spojrzał na Ewę jak zbity pies. Wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? Co? To, że ja Cię jednak bardzo kocham. Idź spać, nie zawracaj głowy, powiedziała szorstko. Rozdział czwarty. Jacek spał źle, Ciągle się budził. Dręczyły go paskudne sny, które były tak natrętne i tak plastyczne, że wydawały się rzeczywistością. Widział siebie w celi więziennej, zbitego, skatowanego, ociekającego krwią. To znowu ukazywała mu się olbrzymia, roześmiana twarz Helberga. Helberg śmiał się upiornie, podnosząc w górę zieloną szewroletę. Potem pojawiła się Anita, zupełnie naga. Ostrzyła ogromny nóż na doniczce z kaktusem i śpiewała stary szlagier, gdzie twoje serce. Zerwał się zlany zimnym potem i z trudem łapał powietrze szeroko otwartymi ustami. Męczył się. Słyszał spokojny, regularny oddech Ewy. Nie mógł doczekać się końca tej piekielnej nocy. Rano wstał blady, zdenerwowany. Oczy miał podkrążone, głos schrypnięty. Ewa obrzuciła go krytycznym spojrzeniem i powiedziała: Postaraj się doprowadzić do jakiejś takiej formy, bo wyglądasz tak, jakbyś wymordował całą rodzinę. Ogol się porządnie. Zrób gimnastykę, weź zimny prysznic i natrzyj sobie mocno twarz wodą kolońską. Wolałabym, żebyś w komendzie milicji nie wyglądał jak bandzior. Czy musimy iść do tej cholernej komendy, jęknął Jacek. Oczywiście. To już ustalone i nie ma o czym mówić. Nie trać czasu na zbędne dyskusje, tylko się ubieraj. Łusia przyniosła śniadanie. Dzień dobry, piękna pogoda, proszę wstawać i na śnieg, na narty. Dziękujemy za śniadanie, powiedziała Ewa. Jacek odwrócił się tyłem do pokojówki i udawał, że z zainteresowaniem wygląda przez okno. Luksia wyszła. Ewa rozstawiła na stole śniadanie. Chodź jeść, potrząsnął głową. Dziękuję. Nie jestem głodny. Przestań się wygłupiać, krzyknęła ostro. Chodź w tej chwili do stołu. Masz zjeść porządnie śniadanie i nie wydziwiać. Dosyć mam już tych histerycznych nastrojów. Wcale mnie to nie bawi. Rozumiesz? Siadaj. Usiadł posłusznie. Zaczynał wierzyć, że Ewa wyciągnie go jednak z tych wszystkich tarapatów. Po śniadaniu przyszedł do nich Kazik. Był już w stroju narciarskim. Tryskał radością życia. No co? Idziecie? Wspaniały śnieg. Pośpieszcie się. Będziesz się musiał dzisiaj obejść bez naszego towarzystwa, powiedziała Ewa. Mamy coś do załatwienia. Kazik uważniej przyjrzał się Jackowi i wybuchnął śmiechem. Ewuniu, niejże litość. Coś ty zrobiła z naszym kochanym poetą? Chłopak wykończony. Aż żal patrzeć. Nic mu nie będzie, uśmiechnęła się Ewa. No, idź już, Kaziu, bo chce się ubrać. Zobaczymy się na obiedzie. Wypchnęła go delikatnie za drzwi i zwróciła się do jacka. Zabieraj się do golenia. Wzięła tackę z naczyniami i wyniosła ją na korytarz. Jacek golił się bez zapału. Perspektywa rozmowy w komendzie milicji działała na niego przygnębiająco. Kiedy Ewa wróciła z łazienki, jeszcze raz poruszył ten temat: Czy jesteś pewna, że musimy rozmawiać z milicjantami? Przestań, pośpiesz się. Traktujesz mnie zupełnie jak małe dziecko. A jak cię mam traktować? Umilkł. Byli gotowi przed dziesiątą. Nie zapomnij dowodu osobistego, upomniała Ewa. Tak, tak. Biorę portfel. Przy wyjściu powitał ich portier. Dzień dobry. Piękna pogoda na spacerek. W komendzie milicji przyjęto ich bardzo uprzejmie. Porucznik Kozielski wskazał wygodne foteliki, wyjął z szuflady biurka gościnne papierosy i spytał. Czym może służyć? Wysłuchawszy opowiadania Ewy, przyjrzał się obojgu podejrzliwie. Przez chwilę milczał, bazgrząc na kartce papieru jakieś esy floresy. Wreszcie powiedział. Bardzo przepraszam, ale chciałbym zobaczyć i dowody państwa. To taka zwykła formalność. Ewa wyjęła z torebki dowód. Proszę. Porucznik przyjrzał się uważnie i spytał. Jaki jest pani zawód? Pracuję w zespole adwokackim. I pana także poproszę o dowód. Jacek sięgnął do kieszeni i wyjął portfel, podał swój dowód przez biurko. To państwo nie są małżeństwem zdziwił się Kozielski jesteśmy małżeństwem to dlaczego inne nazwisko jak to inne Porucznik spojrzał energicznie na Jacka. Jak się pan nazywa? Jacek Badecki. To dlaczego ma pan dowód osobisty wystawiony na nazwisko Eugeniusz Madejski? To niemożliwe. Porucznik zniecierpliwił się. Co mi pan głowę zawraca? Dowód jest wystawiony na nazwisko Eugeniusz Madejski. Niech pan spojrzy. Ewa wyciągnęła rękę. Niech pan pozwoli ten dowód, panie poruczniku. No tak, rzeczywiście, Eugeniusz Madejski. Spojrzała na Jacka. Co to znaczy? Posługujesz się fałszywym dowodem? Jacek potarł dłonią czoło. To przecież jest właśnie to nazwisko, powiedział bardzo cicho. Jakie nazwisko? Głos porucznika stracił swe uprzejme brzmienie. Pod tym nazwiskiem miałem występować w tej willi na Cyrli, wyjaśnił Jacek. Ewa była bardzo zafrasowana. To dziwna historia, powiedziała. Ogromnie dziwna, przytaknął Jacek. Ja z tego wszystkiego nic nie rozumiem, ale to absolutnie nic. Porucznik przyjrzał się obojgu uważnie. Wstał. Państwo zechcą chwilę zaczekać. Wrócił w towarzystwie drugiego oficera. Kapitan przywitał się z Ewą i z Jackiem. Głośno i wyraźnie powiedział swoje nazwisko. Świerczak. To właśnie ci państwo, wyjaśnił niezbyt potrzebnie porucznik. Kapitan Świerczak z zainteresowaniem spojrzał na Ewę. Odruchowo obciągnął na sobie mundur i zapiął kołnierz. Był średniego wzrostu, barczysty. Mocno zbudowany, miał dosyć wydatny, prosty nos, mocno zarysowaną dolną szczękę i szare, lekko zmrużone oczy. Tutaj kolega opowiada mi jakieś dziwne rzeczy. Ewa skinęła głową, bo to jest dosyć niezwykła historia. Czy państwo mogliby jeszcze raz wszystko od początku opowiedzieć? Oczywiście opowiedz, Jacku. Może lepiej ty? Nie, nie, moje opowiadanie będzie zawsze z drugiej ręki. Ty musisz opowiedzieć wszystko dokładnie. Jacek westchnął. No, dobrze. Kapitan słuchał uważnie, nie przerywał ani jednym słowem. Kiedy opowiadanie dobiegło końca, odczekał chwilę i spytał: Czy to już wszystko? Co ma pan w tej sprawie do powiedzenia? Chyba tak. W tej chwili jestem tak zaskoczony tym dowodem osobistym, że przecież miałem w portfelu mój własny dowód. Nie mam pojęcia, skąd się wziął ten. Kiedy ostatni raz posługiwał się pan dowodem osobistym? spytał Świerczak. Dokładnie nie pamiętam, ale chyba w Warszawie, jak podejmowałem tysiąc złotych z książeczki oszczędnościowej. A tutaj, w zakopanym. Tutaj nie zaglądałem do dowodu. Przy meldowaniu pytałem portiera, czy trzeba dać dowód, ale powiedział, że nie trzeba, że wystarczy wypełnić kartkę meldunkową. I portierowi nie dawał pan dowodu? Nie. Na pewno nie. I w Zakopanem nie podejmował pan pieniędzy z książeczki? Nie. A jak się nazywał ten człowiek? który przywiózł pana z Krakowa do Zakopanego. Robert Helberg. Kapitan przysunął do siebie telefon, podniósł słuchawką i nakręcił numer. Halo, Orbis? Proszę z recepcją. Tu mówi kapitan Świerczak z komendy milicji. Niech mi pan powie, czy pan Helberg jest tu u siebie w pokoju? Tak, tak. Dobrze. Dziękuję. Odłożył słuchawkę i powiedział. Pan Helberg jest tu u siebie w pokoju. Jeżeli państwo sobie życzą, możemy złożyć mu wizytę. Jacek osłupiałym wzrokiem wpatrywał się w mówiącego. Jak to? Helberg. Jak to? To. To niemożliwe. Przed chwilą portier poinformował mnie, że Helberg jest u siebie w pokoju, powiedział z naciskiem świerczak. Więc widocznie jest to możliwe. Jacek chwycił się za głowę. Nic nie rozumiem, nic nie rozumiem. Widziałem jego trupa. Nie jestem wariatem. Widziałem trupa. Ewa uspokajającym gestem dotknęła jego dłoni. Nie denerwuj się. To się musi wyjaśnić. Czy niedobrze byłoby, panie kapitanie, gdyby mój mąż przyjrzał się z daleka temu panu Helbergowi? Będzie się mógł zorientować, czy istnieje jakieś podobieństwo. Kropka, 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 świerczak skinął głową. Tak, właśnie o tym myślałem. Może rzeczywiście obejrzałby pan sobie tego Niemca. To Niemiec, zdziwił się Jacek. Austriacki turysta. Sporo ich teraz przyjeżdża do zakopanego. Tanio im się kalkuluje. Ale wie pan co? Kapitan zamyślił się i zaczął bębnić palcami po blacie biurka. Wolałbym, żeby ten facet pana nie widział. Czy ktoś oprócz państwa wie o tej całej historii? Absolutnie nikt, zapewniła Ewa. Ani ja, ani mój mąż nie rozmawialiśmy z nikim o tej sprawie. To bardzo dobrze. Chciałbym prosić, żeby państwo w dalszym ciągu na ten temat z nikim nie mówili. Mamy prawo przypuszczać, że. Urwał i zapalił papierosa. Zaraz, zaraz, mówił znowu po chwili, otaczając się kłębami dymu. Trzeba się zastanowić. Zrobimy inaczej. Nie będzie pan usiłował zobaczyć Helberga. To niepotrzebne. Wystarczy, że ja go panu opiszę. Wysoki, tęgi mężczyzna, dobrze zbudowany, barczysty. Waży co najmniej 90 kilo. Zupełnie łysy. Twarz szeroka, ścięta. Nos mięsisty, spłaszczony. Nosi okulary. Ma pięćdziesiąt kilka lat. Jacek energicznie potrząsnął głową. Nie, nie, to nie on. Absolutnie kto inny. A jak wyglądał człowiek, który się podawał za Helberga? spytał kapitan. Wysoki. Szczupły, bardzo elegancki. Bujna, siwa czupryna i piękna twarz, jak jakaś rzeźba. Wybitnie przystojny mężczyzna. I przedstawił się panu jako Robert Helberg. Tak. I jeździł zieloną szewroletą. Tak. Świerczak spojrzał na swego młodszego kolegę. Zauważyłeś ostatnio w zakopanym zieloną Chevroletę? spytał bojanie. Ja także nie, odparł porucznik. Słowo honoru, że to była zielona Chevroleta, wykrzyknął Jacek. Ewa znowu dotknęła jego ręki. Spokojnie. Na dobrze, ale panowie mi nie wierzą. Wierzą, wierzą, tylko się dziwią. Rozumiesz chyba, to co opowiadasz jest dość niezwykłe. No tak. Naturalnie, ale kropka, kropka, kropka kapitan wstał. Poprawił pas i powiedział, chciałbym Państwu coś zaproponować. Może przejechalibyśmy się na cyrle Toporową? Bardzo chętnie, zgodziła się Ewa. Jacek przybladł. Dobrze. Jedźmy. Czy Pan trafi do tej willi? Oczywiście. To świetnie. Zaraz jedziemy. Może państwo wyjdą z komendy i pójdą kawałek w kierunku dworca. Wolałbym, żeby nas nie widziano razem. Bardzo słusznie, powiedziała Ewa. Wyszli. Dogoniła ich szara Warszawa. Kapitan Sewą i Jackiem stłoczyli się na tylnym siedzeniu. Porucznik usiadł koło kierowcy. Wspomniał pan, że miał pan klucz od tego domu. Tak. I wychodząc, zamknął pan drzwi? Zamknąłem. Pamiętam dokładnie. I gdzie ma pan klucz? Tutaj, w kieszeni kożucha. Proszę mi go dać. Jacek zaczął szukać po kieszeniach, z początku spokojnie, potem coraz bardziej nerwowo. Nie ma, nie ma tego klucza, a przecież włożyłem go do kieszeni. Pamiętam. A kieszenie nie są dziurawe? Nie, skądże? Zupełnie całe. To nowy kożuch. Jacku, poszukaj spokojnie, powiedziała Ewa. Może w wewnętrznej kieszeni? No, przecież szukam spokojnie. W wewnętrznej kieszeni też nie ma. A w jakim pan był wtedy ubraniu? spytał świerczak. W tym samym, co i teraz. W tym swetrze i w tych spodniach. A może pan miał inne spodnie na sobie? Ależ nie. Mówię panu, że te, drugie spodnie pękły mi jeszcze w Krakowie do tej pory nie zreperowane. I w kieszeniach spodni także nie ma klucza? Nie. Jestem pewien, że włożyłem go do kieszeni korzucha. Gdzie państwo mieszkają? W Halamie odpowiedziała Ewa. Mój mąż jest literatem, członkiem Zajksu. Litoraci bywają obdarzeni bujną fantazją. Uśmiechnął się świerczak. Jacek żachnął się. Pan przypuszcza, że ja to sobie wszystko wymyśliłem? Nie, nie przypuszczam. Tak sobie powiedziałem. Przepraszam. Tam w Halamie jest taki wieszak na płaszcze koło jadalni. Tak. I państwo czasem wieszają tam palta. Tak, mruknął niechętnie Jacek. Czasem, jak się zaraz po kolacji idzie na telewizję i jak się nie zdąży zanieść na górę do pokoju. Czyli że teoretycznie ktoś mógł panu w halamie wyjąć ten klucz z kożucha. A któż by mi w halamie grzebał po kieszeniach, co pan takie rzeczy? Zresztą komu potrzebny jakiś stary klucz. Nigdy nie wiadomo, kto nam grzebie po kieszeniach. Westchnął sentencjonalnie świerczak i zamyślił się. Być może, że przypomniała mu się własna żona, która poprzedniego dnia wyciągnęła mu z marynarki ostatniego zaskurniaka. Warszawa pracowicie pieła się w górę pokrętej szosie. Znowu był śnieg i znowu słońce zapalało na nim miliony iskier. Dojeżdżali do Polany. Jeszcze kilka minut, i Jacek powiedział: To tutaj. Sierżant, prowadzący wóz, nacisnął hamulec. Skąd pan wie, że to tutaj? Spytał kapitan. Poznaję po tym zwalonym drzewie. Dużo jest zwalonych drzew w lesie. Ale to drzewo ma specjalny kształt. Poznaję, że to tutaj. Tutaj po prawej stronie zatrzymaliśmy wtedy wóz. I w śniegu chyba jeszcze powinny być moje ślady. Od tamtej pory nie padało. No, dobra, wysiadamy, powiedział kapitan. Zabierzcie na wszelki wypadek torbę z narzędziami, zwrócił się do sierżanta. I nie zapomnijcie zamknąć wozu. Szli wolno, grzęznąc w śniegu. O, są moje ślady, zawołał Jacek. Idący za nim porucznik uśmiechnął się. Czy sądzi pan, że nikt oprócz pana nie mógł tędy przechodzić? Jestem pewien, że to moje ślady. O, te głębokie dziury. Widzicie? Nie podniecaj się tak, upomniała go Ewa. Któż może wiedzieć, czyje to ślady? Na pewno moje. Wreszcie dotarli do wili, w której Jacek spędził tamtą noc. Jest pan pewien, że to tutaj? spytał świerczak. Najzupełniej pewien. Dzwonili, stukali, ale bez skutku. Cisza. Nikt się nie poruszył. Wyczuwało się, że tam za drzwiami nie ma nikogo. No cóż, trudno, powiedział niezadowolony kapitan. Trzeba otworzyć. Skinął na sierżanta, który najwidoczniej znał się na ślusarce. Próbujcie. To nie było trudne. W parę minut drzwi były otwarte. Weszli i zatrzymali się w halu. Tam, szepnął Jacek, wyciągnął rękę w kierunku kuchni. Tam leży. Kapitan przemierzył hali energicznym krokiem i pchnął drzwi. Tu nikt nie leży, powiedział z wyraźną ulgą. Jak to nikt nie leży? No, po prostu nikt nie leży. Nie ma nikogo. Pusta kuchnia. To niemożliwe, wykrzyknął Jacek. Widziałem na własne oczy. Proszę, niech pan spojrzy. Świerczak odsunął się, robiąc przejście. Jacek najprzód zajrzał nieśmiało, a potem wszedł do kuchni. Patrzył i potrząsał głową. Nie ma go, powtarzał, oszołomiony. Widziałem. Słowo wam daję, że widziałem. Nic nie rozumiem. No, to chyba wizja lokalna skończona, powiedział pewesoło porucznik. Czy pan jest pewien, że to to mieszkanie? Spytał jeszcze na wszelki wypadek świerczak. Oczywiście, że jestem pewien. Poznaję meble. Zajrzę jeszcze na górę. Jacek wbiegł po schodach i zaraz wrócił. Tak, tak. Wszystko jest tak jak wtedy, tapczan i dywany, toaletka. Na pewno tutaj byłem. Ewa przyglądała mu się uważnie. Nie odzywała się ani jednym słowem. Pozostali chwilę niezdecydowani. Potem obeszli dom, zajrzeli do pustych pokoi, do łazienek. Nie znaleźli nikogo. Gdzie moje rękawiczki? wykrzyknął nagle Jacek. Wszyscy spojrzeli na niego zaskoczeni. Jakie rękawiczki? No, moje rękawiczki, skórzane. Zgubiłem je wtedy. Zaczęli szukać rękawiczek. Nigdzie ich nie było. Musiał pan zgubić na śniegu, powiedział porucznik. Widocznie. Może już stąd pójdziemy, zaproponowała Ewa. Kapitan pokiwał głową. Tak, tak. Trzeba wracać. Nie śpieszył się jednak jakoś. Podszedł do Jacka, wziął go przyjacielsko pod rękę i powiedział. Może mi pan jeszcze raz od początku opowie wszystko to, co się stało od chwili, kiedy pan wszedł do tego domu. No więc tak. Jacek szybko spojrzał na Ewę i zaraz odwrócił głowę w drugą stronę. Otworzyłem drzwi tym kluczem, który dostałem od Helberga, a raczej od tego człowieka, który się podał za Helberga. Wszedłem tutaj, do tego halu. Postałem chwilę. Drzwi z tamtego pokoju otworzyły się i wyszła dosyć tęga kobieta postawna brunetka. Poznałby panią? Nie jestem pewien. Tak byłem spieszony tą całą sytuacją, że. Rozumiem. I co dalej? Powiedziała coś? Tak. Powiedziała: To pewnie pan Madejski. Proszę, niech pan idzie na górę. Aha, i jeszcze z tego pokoju, z którego ona wyszła, odezwał się męski głos. Ale tego mężczyzny pan nie widział? Nie. Słyszałem tylko głos. Co powiedział? Spytał: Z kim rozmawiasz? Kto przyszedł, a ona? Odpowiedziała: Nic, nic, to pan Madejski. I potem poszedł pan na górę? Tak. To może i my teraz zajrzymy tam, na górę. Jak pan sobie życzy? Kiedy znaleźliśmy się w mansardowym pokoju, kapitan starannie zamknął drzwi i powiedział cicho. Nie chciałem przy pańskiej żonie rozmawiać na te tematy. Rozumiem, że to są przykre sprawy. Dziękuję, bąknął Jacek i zaczerwienił się. To pan tutaj spędził noc z tą babką? Tak. Możliwa była? Fantastyczna. Niespokojnie spojrzał w kierunku drzwi. Niech mi pan powie, jak wyglądała. Jacek opisał Anitę w tak entuzjastycznych słowach, że kapitan gwizdnął z cicha. No, to rzeczywiście babka nie tej ziemi. Szczęściarz z pana. Diabła tam. Wolałbym nie mieć takiego szczęścia. Świerczak rozglądał się po pokoju. Zajrzał do tapczanu, wysuwał szufladki w toaletce, wziął do ręki pusty flakon perfumach. Francuskie, mruknął. To kosztuje kupę forsy. Wsunął flakonę do kieszeni płaszcza i spojrzał na Jacka. No, to co? Idziemy? Zeszli na dół. Ewa i Kozielski siedzieli na fotelach. Sierżant stał przy oknie i palił papierosa. Znalazłeś coś ciekawego? spytał porucznik. Nic specjalnego odjazd odjazd. Już mieli wychodzić, kiedy świerczak pochylił się nad szklaną popielniczką, stojącą na małym stoliczku. Była wypełniona resztkami tytoniu fajkowego. Czy ktoś z was dotykał tej popielniczki? Wszyscy jak na komendę potrząsnęli głowami. Nie. Świerczak wyjął chusteczkę, ostrożnie owinął nią popielniczkę i włożył do kieszeni. Kozielski przyglądał mu się z zainteresowaniem, ale nic nie powiedział. Wyszli. Sierżant zamknął drzwi na klucz. Tak zręcznie operował przy zamku, że można go było wziąć za doświadczonego włamywacza. Pośpiesznie przekopali się przez śnieg do szarej Warszawy. Usiedli tak jak poprzednio. Ewa była wciśnięta pomiędzy Jacka i kapitana. Nie mogła się poruszyć. Jechali w milczeniu. Nikt jakoś nie zdradzał ochoty do rozmowy. Dopiero niedaleko Ronda Świerczak powiedział. Myślę, że lepiej będzie, jeżeli nie odwieziemy państwa do samej halamy. Wysadzimy was koło Krokwi. Przejdziecie sobie te parę kroków. Doskonale, zgodziła się chętnie Ewa, która z trudnością mogła oddychać. Możemy wysiąść koło sport turistu. Spacer dobrze nam zrobi. Kapitan kazał stanąć. Pożegnali się. Warszawa zawróciła i zjechała w dół. Zupełnie zwariowana historia, powiedział Kozielski. Czy ty myślisz, że ten facet masz mergla? Świerczak wzruszył ramionami. Diabli go wiedzą. Nie podoba mi się to wszystko. Gdyby nie ten sfałszowany dowód. To byłbym skłonny przypuszczać, że zwariowany literat. Bywają tacy maniacy, którzy wymyślają niestworzone rzeczy i w końcu sami w nie wierzą. Ale ten dowód, zatrzymałeś go? Oczywiście. Według mnie wcale nie jest sfałszowany. Normalny dowód. Tyle tylko, że ktoś zmienił fotografię. Musiał to zrobić wtedy, kiedy facet przesypiał się z tą babką. Wyjęli mu dowód z portfela, oderwali fotografię i przykleili do dowodu madejskiego. Tylko po jasną cholerę? Ale że się przyznał do wszystkiego żonie, powiedział Kozielski. Odważny facet. Widocznie nie miał innego wyjścia. Widziałeś, jaki biedaczysko wystraszony? Aż mi go było żal. Zajechali przed komendę. Może zajdziesz do mnie na chwilę, zaproponował świerczak. Pogadamy. A może jeszcze zaprosimy do kompanii Zarichta? Nie wiesz, że pojechał do Krakowa? Nie wiedziałem. Do komendy wojewódzkiej? Tak. Czegoś tam od nas chcą. Żeby tylko nie za dużo chcieli. I tak mamy dosyć roboty. Usiedli i zapalili papierosy. Trzeba jednak będzie te sprawy zbadać, powiedział Świerczak. Co tu właściwie badać? Trupa nie ma. Nie wiem, czy warto sobie głowy zawracać. Gdyby nie ten dowód i gdyby facet nie podał nazwiska Helberga, to bym się tym specjalnie nie przejmował. Ale tak. Musimy to sprawdzić. Ale co właściwie chcesz sprawdzać? spytał Kozielski. Choćby to, kto jest właścicielem tej wili. Tego chyba nie trudno się dowiedzieć. Tylko co nam to da? Dowiedz się, a potem zobaczymy. Widzę, że koniecznie chcesz mi wykombinować nowe zdjęcie. Świerczak nie zwrócił uwagi na te słowa. A jeżeli temu literatowi nie zdawało się, jeżeli rzeczywiście zostało popełnione morderstwo, nie ma morderstwa bez zwłok ofiary, uśmiechnął się Kozielski. A czy nie przychodzi ci do głowy, ze zwłoki można usunąć? To już byłaby bardziej skomplikowana kombinacja. Skomplikowana, ale możliwa. Umilkli, każdy z nich zaabsorbowany był swoimi myślami. Pierwszy przerwał milczenie świerczak. Pokaz no ten dowód. Kozielski wyjął z kieszeni dowód, który dostał od Jacka. Świerczak rozpoczął szczegółowe badania. No tak, fotografia wyraźnie zamieniona i to nawet niezbyt staranna robota. Widocznie ten ktoś śpieszył się. Poza tym wszystko osztymuje. Dowód nie jest sfałszowany. Wydany przez Warszawę Śródmieście. Czekaj, czekaj. A gdzie ten Madejski jest zameldowany? Marszałkowska 8492. Ładny punkt, samo centrum. Musimy natychmiast skontaktować się z Warszawą. Niech to sprawdzą. Zajmiesz się tym. Dobrze? Mówi się trudno. I koniecznie dowiedz się coś o tej wili. To żeśmy już ustalili. Tak, wiem. Przypominam ci tylko, powiedz mi, czy nic nie zauważyłeś w tym mieszkaniu? Kozielski pokręcił głową. Nic. Obejrzałem dokładnie podłogę w kuchni, ściany, okno, no i. I nic. A wiesz, co ja zauważyłem? Co? Małe dziurki w podłodze w kuchni, dookoła kozielski spojrzał z zainteresowaniem myślisz że linoleum o właśnie nie jest wykluczone, że na kuchennej podłodze położone było linoleum i ktoś jest dił tak i ktoś jest dioł powtórzył świerczak.